Jadwiga Hryniewicz na co dzień pełni funkcję wicedyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Jest to rzeczywiście praca, która przynosi mi bardzo dużo satysfakcji i praca, za którą byłam bardzo doceniona. Otrzymałam właściwie wszystkie możliwe wyróżnienia i nagrody, jakie można na tym stanowisku otrzymać. Praca nie jest pracą. Ta praca to jest dla mnie absolutnie pasja. Kocham spotkania z nauczycielami, lubię szkolić, a praca urzędnicza, która się pojawiła dodatkowo przy pełnieniu tej funkcji, jest jakby dopełnieniem. Kiedyś tego nie potrafiłam robić, już potrafię. Jadwiga Hryniewicz, absolwentka filologii romańskiej, zakochała się w języku francuskim. Proszę pomyśleć, jak mówimy o historii, w ogóle nawet Polski. Arystokracja zawsze posługiwała się językiem francuskim. To język dyplomacji, to język baletu. Znajomość tego szlachetnego języka obcego opanowała do perfekcji. Pomogły jej w tym liczne podróże do Francji. Ja jestem poza tym człowiekiem, który pracuje po to, żeby jeździć i zwiedzać. To jest dla mnie absolutnie najważniejsza sprawa w życiu. To jest realizacja mojej pasji życiowych. Więc Francja jest dla mnie krajem, do którego mogę jeździć wielokrotnie i zawsze mnie zaskakuje. Od lat pani Jadwiga jest wiceszefową stowarzyszenia Elbląg UAS. Dzięki doskonałej znajomości języka francuskiego jest znakomitym łącznikiem między Elblągiem a naszym miastem partnerskim Kąpień. Dzięki jej staraniom miasta partnerskie od prawie dwóch dekad współpracują w różnych obszarach edukacji, sportu i kultury. To m.in. wymiany uczniów, wspólne uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych. Jak zdradza pani Jadwiga, początkowo to głównie Polacy korzystali z wiedzy i doświadczenia francuskich partnerów. Dziś z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że Francuzi się przyjeżdżają uczyć do nas. Dlatego, że to u nas jest przepiękna baza hotelowa. To u nas się otwierają kapitalne restauracje. To u nas jest piękne odwiedzenie i co podkreślają, jest bardzo czysto. Jadwiga Hryniewicz jest również zaangażowana w propagowanie wiedzy o historii powojennego Elbląga, w tym m.in. na temat tzw. sprawy elbląskiej.